Mirosława wpadła do kawiarni, starannie powiesiła swój mokry parasol i usiadła przy stoliku przy oknie. Dziewczyna czuła się wspaniale, chociaż niedawno nie mogła wstać z łóżka z powodu wysokiej gorączki. Do kawiarni przybiegła nie bez powodu. Dosłownie kilka godzin wcześniej zadzwonił do niej jej chłopak Aleksander i zaproponował spotkanie. Mirosława miała nadzieję, że po prostu za nią tęsknił, ponieważ podczas choroby nawet się nie widzieli. Dziewczyna bez końca poprawiała swoje mokre włosy, bo pogoda dziś, powiedzmy, nie dopisywała. A potem, zamawiając sobie kawę, wpatrywała się w okno, czekając na Aleksandra. Jednak chłopak się nie spieszył. Ceo wzbudzało dziwne myśli. Mirosława urodziła się w małej wsi niedaleko stolicy. Przyjechała tu na studia i od trzech lat studiuje chirurgię. O zostaniu lekarzem marzyła od dziecka. Dobrze się uczyła w szkole i udało jej się skończyć ją z wyróżnieniem. Dostała się na studia medyczne i przeniosła do stolicy. Z Aleksandrem poznała się jeszcze na pierwszym roku studiów i ich spotkanie trudno nazwać inaczej niż przeznaczeniem. Mirosława nigdy nie zapomni tego dnia, kiedy pędziła z uczelni i nie zauważyła idącego na nią chłopaka. Z całej siły wpadła na Aleksandra, doszło do zderzenia czołami, a spotkanie było tak gwałtowne, że dziewczyna w sekundzie znalazła się na ziemi. Głowa strasznie bolała i nie wiedziała, co się dzieje. To samo można było powiedzieć o Aleksandrze, który przez dłuższą chwilę stał, trzymając się za głowę. Przeprosili się nawzajem i już mieli się rozchodzić, kiedy nagle Mirosława sama zaproponowała Aleksandrowi, żeby poszli do kawiarni. Chłopak się nie zastanawiał i zgodził się. Od tamtej pory już się nie rozstawali, wszędzie chodzili razem, mieli mnóstwo tematów do rozmowy. Nigdy nie było jej nudno z Aleksandrem, a już po pół roku Mirosława zrozumiała, że szaleńczo się w nim zakochała. Tak młodzi ludzie zaczęli się spotykać. Od tamtej pory minęły trzy lata. Aleksander był trochę starszy od Mirosławy. Więc już od dawna pracował, a spotkanie, które umówił ze swoją dziewczyną, przypadało akurat na jego czas pracy, co wzbudziło u Mirosławy wiele pytań. W końcu w drzwiach kawiarni pojawił się Aleksander, uśmiechnął się i pocałował swoją dziewczynę. Aleksander, co jest takiego ważnego? Dlaczego wyciągnąłeś mnie tu w środku dnia? Przecież powinieneś być w pracy. Po prostu bardzo za tobą tęskniłem. Naprawdę? Przebiegłam przez całe miasto, żeby usłyszeć, że za mną tęskniłeś. Nie mogłeś mi tego powiedzieć przez telefon. Zdziwiła się dziewczyna. No, nie do końca to, ale sens jest mniej więcej taki sam. Po prostu bardzo chciałem ci powiedzieć, że niedługo wyjadę. Jak to wyjedziesz? Wytrzeszczyła oczy Mirosława. Słuchaj, zaproponowano mi inną pracę, tam bardzo dobrze płacą. A ja? Co ja będę robić? Nie martw się, będę pracować tam tylko przez pięć dni, a potem pięć dni będę z tobą. Aleksandrze, ale ja chcę widzieć cię codziennie. No, przestań, przecież sama rozumiesz, że pieniądze zawsze są potrzebne. A co, jeśli postanowimy się pobrać, skąd weźm drugie my pieniądze? No to, jak już postanowimy, wtedy o tym pomyślimy. Mirosławo, decyzja już zapadła, odpowiedział chłopak i spojrzał przez okno. Widać było, że Mirosławie było bardzo ciężko, ledwo powstrzymywała łzy. Żeby nie płakać i nie wydać się żałosna przed swoim chłopakiem, Aleksandrze, przecież obiecałeś, że zawsze będziemy razem. Teraz po prostu wyjedziesz na pięć dni, a ja nie wiem, jak przetrwam te pięć dni sama. Normalnie przetrwasz, w końcu musisz się przygotowywać do egzaminów, więc i tak będziesz siedzieć w akademiku. Aleksandrze, mam wrażenie, że po prostu mnie nie rozumiesz. Mirosławo, przestań już grać na uczuciach, myślę o naszej przyszłości. Jeśli teraz zgodzę się na tę pracę, to może w przyszłości będę zajmować wysokie stanowisko. Będziemy mogli wziąć kredyt hipoteczny i żyć, nie martwiąc się o pieniądze. Wiesz, nigdy mi się nie podobało, że wszystko przeliczasz na pieniądze. Normalni ludzie na pierwszym miejscu stawiają miłość i relacje. Bla, 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 przestań już, mówię ci i tak pojadę. No dobrze, skoro wszystko już postanowiłeś, to po co mnie tutaj zaprosiłeś? Chciałeś to wszystko jakoś świątecznie przedstawić. Nie, po prostu dawno nigdzie razem nie byliśmy. Skoro już nie masz mi nic ciekawego do powiedzenia, to chyba pójdę. Mirosława wstała od stolika, wzięła torebkę i parasol i pospiesznie wyszła na ulicę. Nastrój miała całkowicie zepsuty i wiedziała, że decyzji Aleksandra nie da się zmienić. Dziewczyna wróciła do swojego akademika, położyła się na łóżku, nie chciała z nikim rozmawiać. Jednak współlokatorki zauważyły jej smutek. Mirosławo, co się stało? Zapytała koleżanka Olga: Nic się nie stało, wszystko w porządku, wszystko jest cudownie, machnęła ręką Mirosława. Ale widzę, że wyglądasz na bardzo przybitą. Aleksander cię zranił. Ale wy wszyscy jesteście domyślni. Tak, powiedział mi, że wyjeżdża za pracą, teraz będzie pięć dni tam i pięć dni tutaj. A daleko wyjeżdża? Nie wiem, nawet nie pytałam. W ogóle mnie to nie interesuje. Wiesz, najbardziej denerwuje mnie to, że nawet się ze mną nie skonsultował. Zgodził się na tę pracę, doskonale wiedząc, że będę przeciwna. Ale uspokój się. Przecież on chce dobrze. On niczego nie chce, myśli tylko o sobie, tak jak wcześniej myślał tylko o pieniądzach, tak i teraz. Jeszcze bardziej zezłościła się Mirosława. No daj spokój, myślę, że wszystko się u was ułoży. Pogodzicie się? Teraz ci się wydaje, że to takie trudne, ale zobaczysz, że w rzeczywistości to bardzo proste. No dobrze, chodźmy spać. Jutro trzeba wcześniej wstać na zajęcia. Mirosława była studentką czwartego roku. Marzyła, aby zostać dobrym chirurgiem. Dziewczyna nigdy nie opuszczała zajęć i wierzyła, że udaje jej się dostać dobrą pracę. Mirosława miała przyjaciółkę Oksanę, z którą studiowały w jednej grupie. Jednak Mirosława zawsze patrzyła na nią z podejrzliwością, zastanawiając się, po co w ogóle tu studiuje. Dziewczyna prawie nigdy nie chodziła na zajęcia, zazwyczaj ściągała od kogoś. Oczywiście taki specjalista nikomu nie będzie potrzebny, a Oksana doskonale to rozumiała. Jednak Mirosława dopiero niedawno dowiedziała się, że decyzja o studiowaniu w tym instytucie była inicjatywą jej rodziców. Sama Oksana marzyła o czymś zupełnie innym. Pomimo tego, że Oksana miała luźne podejście do nauki, w przyjaźni była najlepsza. Przyjaźniły się od pierwszego roku studiów, a Mirosława zawsze mogła jej wszystko opowiedzieć, wiedząc, że zostanie zrozumiana. Dziś po przyjściu na uczelnię Mirosława od razu opowiedziała Oksanie, co się wydarzyło. Przyjaciółka okazała się jedyną osobą, która ją wsparła i zrozumiała. Słuchaj, poczekaj trochę, a potem znów z nim porozmawiaj. Coś mi się wydaje, że jemu samemu nie będzie się podobać, że tyle dni będzie poza domem. Nie wiem, ostatnio bardzo się zmienił. Marzy o dużych pieniądzach, chce kupić sobie ładny samochód. A kto by nie chciał? Po rozmowie z Oksaną, Mirosława poczuła się trochę lepiej. Przyjaciółka dodała jej otuchy, że nie wszystko jest tak złe i zawsze trzeba szukać pozytywów. Czas mijał szybko, a Aleksandr faktycznie zaczął wyjeżdżać na pięć dni. A potem wracał do domu. Tak, pieniędzy miał znacznie więcej, zaczął obdarowywać Mirosławę prezentami, kwiatami. Ale przez te pięć dni, gdy był na delegacji, dziewczyna strasznie za nim tęskniła. Niepokoił ją jeszcze jeden fakt: mimo że Aleksandr dobrze zarabiał, wciąż nie wynajęli wspólnego mieszkania. Chłopak nadal mieszkał z rodzicami, a rozmowy o wspólnym życiu pozostawały jedynie rozmowami. Pewnego dnia Mirosława postanowiła poruszyć ten temat. Pomyślała, że może Aleksandr po prostu wstydzi się zaproponować wspólne mieszkanie chociaż nie było czego się wstydzić, bo byli już razem od dłuższego czasu. Pewnego dnia, siedząc u Aleksandra w domu, gdy jego rodzice wyjechali na działkę, Mirosława rozpoczęła rozmowę. Aleksandrze, chciałam cię o coś zapytać. Teraz dobrze zarabiasz, dlaczego więc mamy się spotykać, jak uczniaki u ciebie w domu, i to tylko wtedy, gdy twoi rodzice wyjeżdżają na działkę? Dlaczego nie wynajmiesz mieszkania? Mieszkałabym z tobą, chodziłabym na uczelnię, a wszystko byłoby w porządku. Myślałem o tym, ale szczerze mówiąc, nie widzę w tym sensu jestem tu tylko przez pięć dni, a u rodziców jest mi dobrze. Aleksandrze, a co ze mną? Myślisz, że lubię mieszkać w akademiku? Skoro teraz jest taka możliwość, to dlaczego z niej nie skorzystać? Słuchaj, Mirosławo, nie naciskaj na mnie. Kiedy wszystko postanowię, na pewno wynajmę mieszkanie, ale teraz nie mam na to czasu ani wolnych pieniędzy. Zrozumiałam. W rzeczywistości nic nie zrozumiała, ale postanowiła rzeczywiście go nie naciskać niech jeszcze trochę się nad tym zastanowi. Tak minął cały rok Mirosława nadal mieszkała w akademiku, pisała pracę dyplomową i przygotowywała się do obrony. W jej relacji z Aleksandrem nic się nie zmieniło nadal pracował, wyjeżdżał, wracał, ale wciąż odmawiał wynajęcia wspólnego mieszkania. Przyjaciółki na wyścigi mówiły Mirosławie, że Aleksandr już dawno kogoś ma, bo jak inaczej można wytłumaczyć fakt, że są razem tyle czasu, a on nadal niczego nie planuje ani nie zmienia. Powinnaś go zostawić, zanim cię naprawdę zrani. Co masz na myśli, Oksano? No, pomyśl sama, jesteście razem prawie pięć lat, a on nawet nie zasugerował, że planuje się z tobą ożenić. Nie rozumiem na co czekasz. Słabo znasz Aleksandra, on po prostu jest taki powolny. Na pewno poprosi mnie o rękę, zobaczysz, uspokajała się Mirosława. A ja w to nie wierzę. To nie wiesz, wtedy cię na ślub nie zaprosimy. Po ukończeniu studiów rozpoczęła staż. Teraz Mirosława spędzała całe dnie w szpitalu. Wynajęła małe mieszkanie na obrzeżach miasta i mieszkała tam sama. O tym, żeby zaprosić Aleksandra do siebie oczywiście myślała, ale nie miała odwagi. Dziewczyna chciała, żeby Aleksandr zrobił choć jeden krok w jej stronę, ale on zamiast tego zaczął brać dodatkowe zlecenia, co sprawiało, że przyjeżdżał jeszcze rzadziej. Można powiedzieć, że Mirosława żyła swoim życiem, całkowicie poświęciła się pracy i tylko czekała, aż Aleksandr znowu będzie taki jak kiedyś. Ale nic się nie zmieniało. Przez kolejne dwa lata żyli osobno, a potem Aleksandr oznajmił jej, że zakochał się w innej. Tego dnia Mirosława nigdy nie zapomni. Spotkali się w kawiarni i usiedli naprzeciw siebie, a Aleksandr długo nie mógł zacząć rozmowy, która była powodem tego spotkania. W końcu jednak wyznał, że rzeczywiście ma inną kobietę w innym mieście. Jest bogata, a on u niej pracuje. Zrozum, nie mogę się z nią rozstać, jest moją szefową, ma ogromne znajomości, a ja nie chcę stracić tej pracy. Aleksandrze, mówisz to poważnie? Zamieniłeś mnie na pieniądze. Nie dramatyzuj, po prostu zdecydowałem, że tak będzie lepiej dla nas obojga. Ostatnio prawie się nie widujemy, ty znikasz w pracy, a ja tam. Rozumiem, że zawsze będziesz pracować w medycynie i nie będziesz dużo zarabiać, a naszą rodzinę musiałbym utrzymywać sam. Wiesz, Aleksandrze, dopiero teraz rozumiem, jak bardzo się w tobie pomyliłam, ty nie widzisz nic poza pieniędzmi. Masz rację, nie jest nam po drodze, z kimś takim jak ty nigdy nie będę. Mirosława wybiegła z kawiarni i wróciła do swojego wynajętego mieszkania, gdzie, upadając na łóżko, płakała przez kilka godzin. Naprawdę miała nadzieję, że Aleksandr prędzej czy później poprosi ją o rękę, ale to nigdy się nie stało. Wierzyła, że będą mieli piękne dzieci i że stworzą najsilniejszą rodzinę na świecie. Teraz wszystko runęło w jednej chwili i raczej nie da się tego naprawić. Przez kilka dni Mirosława nie wychodziła z mieszkania, cały czas zastanawiała się, jak teraz żyć. W końcu przez tyle lat wykształciła pewne nawyki, takie jak na przykład codzienne poranne dzwonienie do Aleksandra. Było jej bardzo ciężko, każdego dnia czekała na jego telefon. Bardzo chciała, żeby zadzwonił i przeprosił. Tak, była gotowa mu wybaczyć i przyjąć go z powrotem. Wydawało jej się, że lepszego mężczyzny nie ma i że tylko z nim będzie naprawdę szczęśliwa. Jak bardzo się myliła, nawet rodzice Aleksandra byli w szoku, że się rozstali. Mirosława i Aleksandr naprawdę tworzyli piękną parę, a ich rozstanie było niespodzianką dla wielu. Potrzebowała kilku miesięcy, aby w końcu to zaakceptować. Aleksandr do niej nie wróci i na próżno go czekała. Dziewczyna ponownie zanurzyła się w pracy, teraz pracowała jeszcze więcej, chcąc stać się najlepszym chirurgiem w tym mieście. Jednak w dużym mieście jest mnóstwo chirurgów. A żeby ich przewyższyć, trzeba się naprawdę postarać. I Mirosława starała się, główny lekarz stale ją chwalił, mówiąc, że ma prawdziwy talent. Jednak wkrótce wszystko się zmieniło. Mirosławę wezwał do swojego gabinetu pan Arkadiusz, główny lekarz szpitala. Kiedy dziewczyna przyszła, zrozumiała, że pan Arkadiusz zamierza jej coś powiedzieć i prawdopodobnie nie będzie jej się to podobać. Miał bardzo smutny wyraz twarzy, unikał kontaktu wzrokowego. Panie Arkadiuszu, coś się stało? Chciał mi pan coś powiedzieć? Szczerze mówiąc, Mirosławo, nie wiem, co ci powiedzieć. Ktoś do mnie zadzwonił i poprosił o zwolnienie stanowiska chirurga mają przysłać kogoś nowego. No wiesz, kogoś ważnego, jakiegoś krewnego, wysoko postawionej osoby po prostu nie mamy już wolnych miejsc. Zaraz nic nie rozumiem jak to? No cóż, zadzwonili i powiedzieli, żebym zwolnił chirurga, a na jego miejsce przyślą innego. Zwolnią mnie? Tak po prostu? Wiesz, jak to jest rządzą pieniądze, a ci ludzie mają ich dużo. Jestem człowiekiem podległym, kazano mi to zrobić, więc muszę. Panie Arkadiuszu, nie spodziewałam się tego po panu. Mirosława była wściekła. Przepraszam, Mirosławo, ale naprawdę nie mogę im odmówić. Ci ludzie kupili nam sprzęt w zeszłym roku i są naszymi głównymi sponsorami. Pomyślałem, że może napiszesz wypowiedzenie. A ja przeniosę cię do innego szpitala. Dobrze, zrobię. Jak pan mi radzi? Mirosława szybko wybiegła z gabinetu głównego lekarza. Głośno trzasnęła drzwiami i pobiegła do swojego gabinetu, by spakować rzeczy. Nienawidziła tego społeczeństwa, gdzie pieniądze były najważniejsze. Od razu przypomniała sobie swojego byłego Aleksandra, bo on był dokładnie taki sam jak główny lekarz. W tym momencie nienawidziła pana Arkadiusza i uważała, że postępuje źle. Choć w rzeczywistości nie mógł nic zrobić, bo od tego zależała także jego posada. Mirosława odeszła ze szpitala, ale nie potrzebowała pomocy pana Arkadiusza. Nie miała już powodu, by zostać w stolicy. Ukochany dawno ją porzucił, a teraz nie miała też pracy. To był ten moment, kiedy musiała zdecydować, co dalej ze swoim życiem. Mirosława wciąż utrzymywała kontakt ze swoją przyjaciółką Oksaną, która pochodziła z innego miasta. W stolicy była tylko na studiach. Teraz Oksana pracowała jako główny lekarz, a Mirosława doskonale wiedziała, że na to stanowisko awansował ją ojciec. Oksana często mówiła Mirosławie, że jeśli kiedykolwiek będzie miała problemy, może się do niej zwrócić po pomoc. Nie zastanawiając się długo, Mirosława wzięła telefon i zadzwoniła do Oksany. Opowiedziała o tym, jak została zwolniona ze szpitala i że teraz nic jej już nie trzyma w stolicy. Oksano, ale nawet nie wyobrażam sobie, jak tak po prostu przeprowadzę się do obcego miasta. Przecież nie mam gdzie mieszkać. O mieszkanie się w ogóle nie martw. Po pierwsze, możesz mieszkać u mnie, a po drugie, znajdę ci tu mieszkanie w pięć minut, ceny są u nas zupełnie inne. Ty się zastanów i dzwoń, a ja wszystko przygotuję. Nie ma się nad czym zastanawiać, szukaj mieszkania, a ja przyjadę. Jeszcze chwilę rozmawiały przez telefon, potem Mirosława wróciła do siebie, by spakować rzeczy. Szczerze mówiąc, dziewczyna jeszcze nie do końca rozumiała, co właściwie robi. Mogła tu zostać i spróbować znaleźć pracę w innym szpitalu, ale w tej chwili była tak zła, że chciała jak najszybciej opuścić stolicę. Wydawało jej się, że poza tym miastem ludzie są inni, a na pierwszym miejscu stawiają relacje międzyludzkie, a nie pieniądze. Tak Mirosława trafiła do zupełnie nowego miasta. Spotkała się z przyjaciółką i była bardzo zadowolona, że Oksana znalazła jej już mieszkanie, a nawet pracę. Oksano, ogromnie Ci dziękuję. Gdyby nie Ty, nie wiem, co bym zrobiła. Nie dziękuj, jeszcze nawet nie przepracowałaś tu dnia. Od razu chcę powiedzieć, że tutaj nie jesteśmy w stolicy, więc nie trzeba tłumaczyć pacjentom wszystkiego naukowymi terminami, uśmiechnęła się Oksana. Dobrze, rozumiem. No to chodźmy. Pokażę Ci mieszkanie, a jutro idziemy razem do pracy. Dzisiejszy wieczór przyjaciółki spędziły razem, dużo rozmawiały i wspominały młodość. Nie martw się, mamy tu dobrych ludzi, coś ci podpowiedzą, pomogą. Słuchaj, Oksano, chciałam cię zapytać: Jak to się stało, że zostałaś głównym lekarzem? Przecież kiepsko się uczyłaś. To proste wróciłam z uczelni i chciałam zająć się jakimś biznesem. Wiesz, mój ojciec ma różne możliwości, ale on uparł się i stwierdził, że będę idealną dyrektorką. Byłam przeciwna, bo wiedziałam, że nie każdy sobie z tym poradzi, ale tata nalegał i tak trafiłam do szpitala. Po kilku miesiącach powoli zaczęłam się wciągać i tak już od trzech lat jestem na tym stanowisku. Rozumiem, czyli jednak przydało ci się wykształcenie medyczne. Jak widzisz? Tak zaczęło się nowe życie Mirosławy. Pracowała w szpitalu pod kierownictwem swojej przyjaciółki i w zasadzie wszystko jej odpowiadało. Szybko przyzwyczaiła się do nowego szpitala i ludzi, którzy ją otaczali. Czasem wydawało jej się, że pracuje tam od zawsze. Niepostrzeżenie minęło pięć lat od jej przeprowadzki do tego miasta. W tym czasie wiele się zmieniło. Na przykład wyszła za mąż, a jej wybrankiem został ordynator oddziału wewnętrznego tego samego szpitala. Ich relacja rozwijała się szybko, pomógł jej zapomnieć o Aleksandrze i pokazał, czym jest prawdziwa miłość. Z Dmitrijem nauczyła się być bardziej kobieca i nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków. Po roku oświadczył się, a Mirosława zgodziła się. Pobrali się, udało im się kupić własny dom, a nawet urodziło im się dziecko. Niedawno Mirosława wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim, a ich syn, jegor, chodził do przedszkola. Jak to się mówi, życie toczyło się pełną parą. Mirosława czuła się najszczęśliwszą kobietą na świecie miała wszystko, własny dom, kochającego męża i dziecko, dla którego była gotowa na wszystko. I niby wszystko było dobrze, ale czasami Mirosława nadal wspominała Aleksandra. Zostawił w jej duszy trwały ślad. Czasem wydawało się, że koniecznie musi z nim porozmawiać, w końcu postawić wszystkie kropki nad i i żyć dalej. Jednak nie wiedziała, gdzie teraz jest i jak potoczyło się jego życie. Dziś Mirosława obudziła się bardzo wcześnie, miała dzień wolny. Często poczucie odpowiedzialności nie pozwalało jej spać, a poza tym śnił jej się dziwny sen. Obróciła głowę i zobaczyła swojego ukochanego męża, uśmiechnęła się do niego i pogładziła go po włosach. Chociaż miała wolne, przedszkola nikt nie odwołał, ale do obudzenia jegora został jeszcze cały godzinę. Mirosława wyszła do kuchni, zrobiła sobie kawę, usiadła przy stole i wpatrywała się w okno. Na zewnątrz była zima. Drobne płatki śniegu powoli opadały na ziemię, pokrywając wszystko wokół białą kołdrą. Kobieta myślała o tym, że w ten weekend powinna zabrać syna na karuzelę, już dawno mu to obiecała, ale jakoś brakowało czasu. A za kilka tygodni miała iść na urlop, na który czekała bardzo długo. Po godzinie spędzonej w kuchni podeszła, aby obudzić jegora, potem szybko się ogarnęła i zawiozła go do przedszkola. To było dla Mirosławy prawdziwe kobiece szczęście. Kiedy syn był w przedszkolu, razem z mężem pojechali na zakupy i spędzili dzień w domu. Jednak tego dnia kobieta miała dziwne przeczucie, jakby coś miało się wydarzyć, bała się, że to przeczucie się spełni. W głowie Mirosławy kłębiły się różne myśli. Myślała o swoich bliskich, o rodzicach i o rodzicach męża. Ostatnio teściowa czuła się gorzej, i teraz, kiedy miała to dziwne przeczucie, myślała głównie o niej. Dmitrze, jakoś jestem niespokojna, zadzwoniłbyś do mamy, czy u niej wszystko w porządku? Już do niej dzwoniłem, nie uwierzysz, dziś czuję się znacznie lepiej, nawet byli razem z tatą w sklepie. No to dzięki Bogu, chyba po prostu jestem zmęczona i myślę o różnych głupotach. Pracujesz za dużo, odpocznij, masz dwa dni wolnego, w końcu się wyśpij. Spróbuję. No to spróbuj, a ja jadę na nocny dyżur. Trzymaj się. Dmitrij pojechał do pracy. A Mirosława została w domu z synem. Jednak jej przeczucie miało się sprawdzić. Około północy zadzwonili ze szpitala i poinformowali, że w pobliżu miasta doszło do wypadku, i trzeba natychmiast przyjechać, aby operować poszkodowanych. Mirosławę często wzywano do pracy w nocy, więc nie było to dla niej nic zaskakującego. Szybko się zebrała, zadzwoniła do sąsiadki, która przyszła posiedzieć z synem. Podjeżdżając pod szpital, widziała, jak jedna karetka za drugą zatrzymuje się przed wejściem. Szybko się przebrała i ruszyła do sali operacyjnej. Aleksander odmówił przewiezienia go do stolicy, zdecydował, że zostanie tutaj, dopóki nie poczuje się lepiej. Kiedy Mirosława wróciła do domu, między nią a Dmitrijem doszło do kłótni. Dzwoniłem do ciebie, ale nie odebrałaś. Dlaczego nie przyszłaś, żebyśmy poszli razem na obiad? Było dużo pracy. Tak, znam tę twoją pracę, już mi wszystko powiedzieli. Pół dnia spędziłaś w sali tego Aleksandra. Jeśli nadal go kochasz, to mi to powiedz, po co mnie męczysz. Nie kocham go. To czemu się czepiasz? Po prostu rozmawialiśmy, wspominaliśmy młodość. Nie wierzę ci. No i nie musisz, niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Każdego dnia Mirosława chodziła do sali Aleksandra, spędzała tam po kilka godzin, a Dmitri oczywiście o tym wiedział. Ciągle się kłócili i nie mogli dojść do porozumienia. Pewnego dnia, kiedy Dmitri postanowił sam odwiedzić Aleksandra, otworzył drzwi i zobaczył swoją szczęśliwą żonę. Siedziała przy łóżku Aleksandra, trzymała go za rękę, a oni o czymś wesoło rozmawiali i śmiali się. Dla Dmitrija był to cios poniżej pasa i tego samego wieczoru spakował swoje rzeczy, przeniósł się do matki i zostawił Mirosławie kartkę, prosząc ją, żeby przemyślała swoje uczucia. Szczerze mówiąc, Mirosława nie była zbytnio zmartwiona, gdy Dmitrij od niej odszedł. Wydawało jej się, że tak będzie nawet lepiej i rzeczywiście czuła się zagubiona w swoim życiu. Tymczasem Aleksander dochodził do siebie. Już stawiał pierwsze kroki. A Mirosława spotykała się z mężem tylko w murach szpitala, ale nawet się nie witali. Sama nie rozumiała, co się z nią dzieje, ale z powrotem Dmitrija chyba nie była zadowolona. Jednak każdego wieczoru Jegor pytał, kiedy tata wróci do domu. A wieczorem, kiedy Mirosława leżała w łóżku, nie mogła przyzwyczaić się do tego, że nie ma Dmitrija. Czasem czuła, że zaczyna za nim tęsknić, ale wystarczyło, że przyszła do pracy, a wszystkie myśli znikały. Pewnego dnia, siedząc przy Aleksandrze i rozmawiając o przeszłości, zdała sobie sprawę, że Aleksander naprawdę nadal jej się podoba. To on sam skierował ją na te myśli. Słuchaj, wydaje mi się, że bylibyśmy niezłą parą. Gdybyśmy teraz zaczęli się spotykać, a nie wtedy, kiedy byłem młody i głupi. A co się teraz zmieniło? Teraz rozumiem, że rodzina jest naprawdę ważna. Mirosława słuchała tych słów i zrozumiała, że oto przed nią stoi idealny mężczyzna dla niej. Wiesz, jeśli będziesz chciała mnie znaleźć, zadzwoń, gdzieś razem pójdziemy. Dobrze. Chociaż wiesz, wydaje mi się, że jak tylko stąd wyjadę, będę za tobą szalenie tęsknił, wyznał Aleksander. Nic nie szkodzi, tyle lat o mnie nie myślałeś, to teraz też wytrzymasz, odpowiedziała. Jedźmy ze mną, zabierzemy twojego syna i będziemy żyć w stolicy. Będziemy najpiękniejszą rodziną, powiedział Aleksander. Chwytając Mirosławę za rękę. Mówisz poważnie? Oczywiście, że tak, jak można żartować z takich rzeczy? Wydaje mi się, że nadal Cię kocham. Mirosława zaczerwieniła się. Nie wiedziała, co odpowiedzieć swojemu byłemu ukochanemu, więc obiecała przemyśleć sprawę. Wróciła do domu i usiadła na kanapie. Obejmując głowę rękami, zaczęła rozważać za i przeciw przeprowadzce do stolicy. Teraz jej syn był u Dmitrija i prawdopodobnie nadal bawili się na karuzelach, bo Mirosława nie zdołała go tam zabrać. Wiedziała, że bez dziecka na pewno nigdzie się nie wyprowadzi. Ale co na to powie Dmitrij? Oczywiście będzie urażony, ale to mądry człowiek i z czasem na pewno ją zrozumie. Mirosława była całkowicie zagubiona. Była pewna, że jej miłość do Aleksandra przeminęła i to Dmitri zajmuje miejsce w jej sercu, a teraz okazało się, że jest odwrotnie. Siedziała nieruchomo, przetwarzając różne myśli. Zastanawiała się nawet, co powiedzą jej krewni, gdy dowiedzą się, że wyjechała do stolicy ze swoim byłym. Jej rozmyślania przerwał hałas dobiegający z korytarza. Po czym drzwi się otworzyły. W progu stanęli Jegor i Dmitri. Chłopiec od razu podbiegł do Mirosławy i pocałował ją w policzek. Mamo, byliśmy statą na karuzelach. Było super. Lataliśmy w wyścigowych samochodach. Mirosława uśmiechnęła się i pogłaskała syna po głowie. Potem podniosła wzrok na męża, który właśnie zbierał się do wyjścia. Już wychodzisz? Tak, mam jeszcze dużo spraw. Może zostaniesz z nami na kolację? zapytała żona. Nie, dziękuję, może innym razem. Tato, zostań z nami na kolację zaczął prosić jego. No dobrze, synku, zostanę, ale tylko dla ciebie. Usiadli do stołu i zaczęli jeść. Wszystko było jak miesiąc wcześniej. Mirosława co jakiś czas zerkała na Dmitrija i uświadamiała sobie, że brakuje jej tych wieczorów, rozmów przed snem i że tak naprawdę za nim tęskni. W tej chwili dotarło do niej, że czas już zostawić przeszłość za sobą i żyć teraźniejszością. Dmitri i Jegor to jej prawdziwa rodzina. A Aleksander? On może ją znowu porzucić, bo przecież ludzie rzadko się zmieniają. Po kolacji Dmitri wstał i ruszył w stronę drzwi. Długo przytulał się z Jegorem, a Mirosława patrzyła na to ze łzami w oczach. Dmitrij, nie odchodź, zostań, to jest też Twój dom. Przemyślałam wszystko i chcę być z Tobą. Chcę, żebyśmy znowu byli rodziną, taką jak przed pojawieniem się Aleksandra. Dmitrij postawił Jegora na ziemi i powiedział mu, żeby poszedł do swojego pokoju, bo musi poważnie porozmawiać z Mamą. Kiedy Jegor odszedł, Dmitri spojrzał uważnie na swoją żonę. Wziął ją za rękę i zapytał: "Czy naprawdę chcesz być ze mną?" "Dobrze to przemyślałaś." "Wiesz, Dmitrij, jeszcze godzinę temu wahałam się, co robić. Aleksander zaproponował mi, żebym pojechała z nim do stolicy, ale teraz, kiedy zobaczyłam ciebie i naszego syna, który jest szczęśliwy przy tobie, zrozumiałam, że wy jesteście moją rodziną. I nie zamienię was na nikogo innego." Miło to słyszeć, szepnął cicho Dmitrij. Dmitrij, między mną a Aleksandrem nic nie było, jeśli o to ci chodzi. Nawet nie myśl o tym nigdy bym cię nie zdradziła. Wiem, po prostu było mi przykro, że zwątpiłaś w to, że nasz związek jest najlepszy. Zawsze myślałem, że jesteśmy idealną parą i że nigdy nie będziemy mieć takich problemów. Wybacz mi. Proszę, nie wiem, co się ze mną działo. Dobrze, pojadę teraz po swoje rzeczy i wrócę. Powiedz jego rowi, żeby nam nie poczekał, sam położę go spać. Dmitrij wyjechał, ale niedługo później rzeczywiście wrócił. Następnego dnia Mirosława powiedziała Aleksandrowi, że nigdy nie zostawi swojego męża i syna. Przepraszam, Aleksandrze, przepraszam, że dałam ci nadzieję, ale wczoraj zrozumiałam, że rodzina to najcenniejsze, co mam i nie zamienię jej na nikogo innego. No i zostań tutaj, nie będę cię przecież błagał. Jesteś tak samo głupia, jak byłaś. Znów mnie stracisz, znów będziesz żałować. Aleksander zmienił wyraz twarzy. Aleksandrze, co ty mówisz? Jestem szczęśliwa, mam tutaj wszystko. Co masz? Stary domek i męża z niską pensją. Jedź ze mną, będziesz żyć w pałacu i na pewno nie pożałujesz. Nie, przepraszam, zostaję tutaj. Widzę, że wcale się nie zmieniłeś. Nadal na pierwszym miejscu stawiasz pieniądze, a dzieli nas nie tylko odległość. Mamy zupełnie inne wyobrażenia o szczęściu. Żegnaj. Zaledwie trzy dni później Aleksander przeprowadził się do stolicy, a Mirosława wróciła do swojego normalnego życia. Patrzyła na Dmitrija i bardzo się martwiła. Ciągle obwiniała się za to, że miała tak głupie myśli, żeby go zostawić i wyjechać. Teraz wszystko jest dobrze, i cieszyła się, że w porę się opamiętała. Pamiętała, pamiętała, pamiętała.